Żygać mi się chce na te całe muminki. Powiedział nikt nigdy? Otóż nie, to właśnie słowa autorki, Tove Jansson, które padły prawdopodobnie w momencie, gdy zrozumiała, że ze znanej ilustratorki stała się niewolnikiem swojej bajki. Ja jestem Beata, a tu mój pomocnik Norman. Witam Was na kanale Zaburzenia Fikcji i dzisiaj porozmawiamy o muminkach. Ich autorka, Tove Jansson, chciała zostać latarniczką, a została pisarką, ilustratorką, malarką, rysowniczką. Pracować zaczęła już w wieku 14 lat, a nawet ciut wcześniej. Szybko można było uznać ją za pracoholiczkę. Nie lubiła dzieci, stroniła od ludzi. Była samotniczką. Czas spędzała najchętniej w swoim atelier na wyspie Klovaru w Zatoce Fińskiej. Tove Jansson nie była aniołkiem. Uwielbiała wzbudzać kontrowersje. Gdy w wieku 15 lat wybrała się z rodzicami nad Zatokę Fińską na wakacje, całe upalne lato nosiła na sobie spodnie własnoręcznie uszyte ze skóry różnych zwierząt. Co zabawniejsze, spodnie były fatalnie skrojone. Za wąskie u góry, za szerokie na dole, jak w bajce. Dalej też nie było lepiej. Tove była na bakier ze szkołą, podważała system kształcenia, przerwała studia. W atmosferze skandalu wraz z większą częścią swojej klasy opuściła szkołę rysunku Fińskiego Towarzystwa Artystycznego oraz nauczyciela Williama Lundberga. Jednak mimo wszystko nie samymi sukcesami żyła, ponieważ jej rysunki do Hobbita spotkały się z powszechną krytyką. Jak już wspomniałam, Tove Jansson była postacią dość kontrowersyjną i fakt, że dla niektórych w tych czasach nie będzie to jakoś bardzo zadziwiające, namiętnością darzyła kobiety. Warto podkreślić, że do lat 70. w Finlandii homoseksualizm był nielegalny. Jej rodzice, do których wielokrotnie dochodziła informacja, że Tove woli kobiety, pomijali to eleganckim milczeniem. Jednak, mimo wszystko, w 1947 roku Tove oświadczyła się swojemu przyjacielowi dawnej miłości, Atosowi Virtarenowi. Słowami: czy nie sądzisz, że byłoby dobrym pomysłem, gdybyśmy się pobrali? Nie wpłynęłoby to, jak myślę, na nasz sposób życia? Jeśli nie masz ochoty, po Twoim powrocie porozmawiamy o czym innym. I ten nawet się zgodził. Tove poczyniła wstępne przygotowania, jednak ostatecznie do ślubu nie doszło. Idąc za teorią, że całkowicie nie da się oddzielić życia autora od jego dzieła, warto zwrócić uwagę na wszystkie fakty, które w bajce pojawiają się i są ściśle związane z tym, co spotkało samą Tove. Przede wszystkim prototyp Muminka, czyli Niuchacz, pojawił się w społeczno-politycznym magazynie na początku lat 30. w satyrze antyhitlerowskiej. No i to brzmi całkiem fajnie, dopóki nie dojdziemy do tego, że jego prototyp powstał na ścianie wychodka domu letniskowego w Pellinge. Rysunek wyryła podczas rozmowy ze swoim bratem Perem. I fakt, rysunek jest tam nadal, a obok wyryte są słowa: wolność jest tym, co najlepsze. Imię swoje Muminek zawdzięcza ukochanemu wujowi Einarowi ze Szwecji, który zauważył, że Tove grzebie w nocnych szafkach i szuka jakichś słodkości. Ostrzegł ją wtedy przed zimnymi trolami muminkami, które mieszkają za kominkiem i mogły według wujka wyjść z ukrycia, otrzeć się noskami o nogi albo dmuchnąć szabrownicy w szyję. Sam wygląd muminków inspirowany jest tym, że Tove dostrzegła pniak w lesie zasypany śniegiem, z którego zwisał on tak jak wielki, zaokrąglony nos, co przypominało wyglądem właśnie
znane wam muminki, trole, które zimą nosiły futerko. Przechodząc do kolejnych książek, warto wiedzieć, że początek cyklu Małe trole i Wielka powódź odnoszą się do ZSRR i początku zbrojnej agresji na Finlandię. Kometa nad Doliną Muminków i opisy wyschniętego morza martwych stworzeń. Tatoś Muminka i morze, klasyczny kryzys męskości, gdzie mama poszukuje swojej tożsamości, jak Tof ucieka w malarstwo. Dolina Muminków w listopadzie z 1970 roku przesiąknięta jest żalem i tęsknotą po śmierci matki Tove. I tutaj Toft przyjeżdża do domu Muminków, gdzie nikogo nie zastaje. W mamie Muminka odnajdujemy również matkę Tove, gdy ta po przymusowej ewakuacji z doliny tęskni za domem. Ale za to z psychoanalitycznym wręcz zacięciem radzi sobie ze stratą. Tu Tiki, powiecie, to kompletne odwzorowanie graficzki Tulikki Tutti Pietla, wieloletniej partnerki Tove. Może dlatego wnosiła tam tyle spokoju i rozsądku. Postać Tove pojawia się niemalże w każdej postaci, która pojawia się w Muminkach. Często porównuje się ją do Vuczy Kija, wycofanego indywidualisty, który nieraz nawołuje do anarchii, nazywanego tytoniowym dziwakiem. Tof kochała palić, Vuczy Kij również był wycofany, a zarazem było w nim dużo spokoju i próby zmieniania świata. Topik i Topcia uznawani są za Tof i Vivikę Bandler, z którą romansowała autorka. A królewski Rubin, zapytacie, czyli ta rzecz. A rzeczy tej pragnęli wszyscy, zarówno czarodziej, jak i Buka. Symbol zagrożenia, destrukcji i nigdy niezaspokojonej potrzeby serca. Tak, to Buka jest najsmutniejszą postacią w Dolinie Muminków. Bez szans na miłość. Mrozi wszystko. A najgorsze w tym wszystkim jest to, że Muminki wcale jej nie współczują. Hatifnaty z powodu swej odmienności stają się obcy, a wręcz przerażający. Zrodzeni z ziaren zasianych w noc świętojańską, jako pogańskie dziedzictwo Skandynawii, które dla protestantów miałoby odejść w zapomnienie. Ale. Mam jeszcze Bobka, tylko że Bobka nie było w książkach. Pojawił się dopiero w komiksie, nie tyle Bobek, co Śmierdzielek, a Tatuś. Tatuś to jest osobna historia. Tatuś uprawiał tytoń, a w komiksie to dopiero dał popalić. Uwielbiał whisky, był dość próżny, zresztą podobnie jak Migotka. I również Ryjek staje się w komiksie bardziej cwany, mocniej kręci, ciągle zastanawia się, jak zarobić i niekoniecznie przejmuje się tym, że może być to kosztem jego przyjaciół. Panna Migotka, to już nawet w bajce dało się zauważyć, jest dość próżna. W komiksie te cechy są wręcz uwypuklone. Ale mimo ciętego humoru, ciekawych spostrzeżeń, podrasowania naszych postaci, nawet w komiksie nie brakuje ciepła i ostoi w postaci mamy Muminka. Warto zauważyć, jak ważne dla to mogły być relacje rodzinne i to, że mama przynosiła spokój. Jeśli chodzi o sam komiks, warto pamiętać, że był on bardzo nowatorski jak na swoje czasy. Przedmioty wychodziły poza ramki, które uginały się pod bohaterami, stanowiły wręcz element historii. A kiedy z najodleglejszego planu bohater dostaje głos, dziwi to nawet samego Muminka. A teraz przechodząc do sedna, bo najciekawsze jak zawsze zostało na koniec, mamy za sobą skrót biografii Tove, mamy za sobą opis tego, jak funkcjonowały i jak wyglądały mniej więcej książki, o czym były, i przeszliśmy też do komiksu, który naprawdę serdecznie polecam, ponieważ jest przegenialny. Przejdźmy do tego, że popularność Muminków to nie same wzloty.
to musiała borykać się w okresie ich największej popularności z propozycjami reklam, tak samo absurdalnymi, jak i prawdziwymi. Przykładem jest tutaj reklama podpasek Mało Mi. Za co stosownie i grzecznie podziękowała, choć swoją drogą, czyż Mała Mi to niechodzący PMS? Przechodzimy do pierwszej japońskiej realizacji, gdzie postaci muminków totalnie zniekształcono. Świat absolutnie różnił się od książkowej wersji. Pojawiła się tu przemoc. Bo nie wiem, czy zauważyliście, ale w muminkach nie stosowano przemocy. Z kolei w japońskiej wersji tatuś spuszcza muminkowi lanie, w dolinie panuje wojna, a trole mają całkowicie inne barwy. TOF wytoczyła proces producentom i wtedy nastąpił zakaz emisji bajki. Przechodząc do meritum, mój ulubiony temat, czyli cenzura, ponieważ również naszej autorki nie ominęły nakazy cenzury. Jej agent, Charles Sutton, postanowił, że w komiksach zupełnie nie będzie seksu. Nie podobało mu się swobodne życie hatifnatów i ich podłużne kształty. Papier toaletowy w Tatusiu, Muminka i Morzu zostaje zastąpiony na ręczniki kuchenne, a nagość nie jest absolutnie problemem. No, może poza momentem, kiedy ktoś wychodzi spod prysznica lub z wody. Przypomina mi się pytanie, dlaczego kaczor Donald po prysznicu nosił ręcznik. Cenzura. A jeśli myślicie, że religijność to polska domena, moi drodzy, to w niemieckim wydaniu Zimy Muminków zmieniono tekst, ponieważ muminki stały się zupełnie bogobojne i musiały modlić się przed snem zimowym. I idąc za śladem poprzednich odcinków, przydałby się jakiś morał. Ale jak to powiedział tatuś Muminka, mówienie tak bardzo przeszkadza w myśleniu. Jeśli podobał się Wam ten odcinek i chcecie więcej, to zapraszam Was do polajkowania, komentowania, subskrypcji, dodania dzwoneczka, a na dowód tego, że faktycznie spełniamy prośby i marzenia, już za 2 tygodnie odcinek o Fa Mulan. Zapraszam i bawcie się dobrze! To jest wieczór na piosenkę, pomyślał Włóczyki. Na nową piosenkę, która składać się będzie w jednej części z nadziei, w dwóch z wiosennej tęsknoty, a jej resztę stanowić będzie niewypowiedziany zachwyt, że mogę wędrować, że mogę być sam i że jest mi ze sobą dobrze.